Cześć kochani, witam Was w kolejnej części ulubieńców. Tym razem ulubieńcy nie kosmetyczni, tak jak w zeszłym miesiącu. Właśnie zapraszam Was dzisiaj na takie rzeczy, które po prostu spodobały mi się, bądź też nie spodobały w tym miesiącu. I jeśli jesteście zainteresowani, to oczywiście bardzo, bardzo gorąco Was zachęcam do pozostania ze mną. Na początku chciałam Wam troszeczkę wrócić do tamtego, do zeszłego filmiku, do zeszłych niekosmetycznych ulubieńców. Ja Wam powiedziałam właśnie pod sam koniec jakoś filmiku o programie Anny Guzik, który nosi nazwę, teraz już wiem, Zdrowie na widelcu, i stwierdziłam, że jak dla mnie jest to plagiat i kopia tak jakby programów Kasi Bosackiej, która ma swój program właśnie Wiem co jem, wiem co kupuję. No i powiem Wam, że jakoś było tak, że wgrałam ten filmik, nie wiem czy na drugi dzień mama przyniosła mi gazetę Show, gdzie ja właśnie na ostatniej stronie wyczytałam: Show jako wykrywacz kłamstw, właśnie w tym miejscu, i jest zgadniczy. Pozywa Annę Guzik i tutaj jest oczywiście dane, że nie. I o co chodzi? Tą informacją żyją portale plotkarskie. Prowadząca programu TVN Style Wiem co jem Katarzyna Bosacka pozywa Annę Guzik. Dziennikarka miała stwierdzić, że program prowadzony przez aktorkę Zdrowie na widelcu powstał w oparciu o wymyślone przez nią scenariusze i żąda kary za plagiat. Show postanowił wyjaśnić sprawę. Owszem, Bosacka złożyła pozew, ale nie przeciwko Guzik, a producentom programu Polsat Cafe. No troszeczkę miałam nosa co do tego, powiem Wam szczerze, że nie wiedziałam, ja w ogóle nie miałam pojęcia, że w ogóle, tak jak tutaj jest napisane, że żyją tym portale plotkarskie, ale w każdym razie sama zauważyłam to, że naprawdę oba programy są bardzo do siebie podobne i jak widzicie tutaj faktycznie coś było w tym nie tak, skoro Katarzyna Bosacka no coś z tym zrobiła. To tak, wróciłam do tamtego zeszłego filmiku i jeśli chodzi o dzisiejszych niekosmetycznych ulubieńców, to oczywiście tak jak w zeszłym miesiącu podzieliłam je na kategorie, ich na kategorie. W sumie mam 5 kategorii, ale dzisiaj przedstawię Wam w 4 kategoriach, bo jeśli chodzi o coś dla duszy, to niestety, ale pochwalić się tutaj nie mogę jakąś przeczytaną książką, po prostu przeczytałam, o może mogę się pochwalić, przeczytałam gazetę. Po prostu nie mam czasu na razie na czytanie książek i troszeczkę sobie to odpuściłam, ale mam nadzieję, że w końcu znajdę ten czas. I tak, zaczynając, pierwsza kategoria, czyli coś dla żołądka. Ja oczywiście wiecie, że jestem smakoszem, ja po prostu pożeram wszystko, co padnie mi w dłonie. Uwielbiam jeść i czy to są słodycze, czy to są chipsy, czy to są bułki, słodkie pączki i tak dalej, to wszystko po prostu jest przeze mnie pochłaniane w ostatnim czasie. I teraz, kiedy właśnie już jest cieplejsza pora, to oczywiście warzywa. Uwielbiam sałatki, uwielbiam surówki, uwielbiam wszelkiego rodzaju właśnie połączenia warzyw z jakimś tam mięskiem, z jakimś tam makaronem, ale przede wszystkim warzywa. Jeśli chodzi o ulubione warzywo, to pomidor. No kocham, uwielbiam pomidory. Ale wracając właśnie do takich sałatek, do takich surówek, to właśnie w tym miesiącu ja jestem takie troszeczkę takim małym kucharzem. Ja po prostu co mam w lodówce, to mieszam. I właśnie w tym miesiącu, może tutaj nie odkryję Ameryki, ale bardzo, bardzo polubiłam się i oczywiście mój mąż również z taką surówką. To jest dokładnie surówka taka do po prostu obiadu z białej kapusty. I w sumie robiłam ją na kilka sposobów. Po pierwsze, najpierw robiłam, ja to cięłam nożem, ale można to zrobić na szatkownicy. Gdzie troszeczkę cieńsze będą te takie plasterki, które wychodzą, takie cieniutkie wręcz niteczki właśnie z kapusty. Biała kapusta, najpierw oczywiście poszatkowałam ją, czy tam pocięłam, troszeczkę posypałam solą, żeby ona zmiękła, do lodówki na jakiś tam czas. Później starłam do tego marchewki, dodałam oleju i dodałam cukru. Oczywiście to później tak wygniotłam, czym tam chcecie, czy widelcem, czy właśnie ja robiłam to po prostu zwyczajnie paluszkami. Po prostu miód w gębie, uwielbiam smak kapusty, marchewki, do tego troszeczkę właśnie cukru i delikatnie soli. No coś pysznego, polecam Wam bardzo. Następnie wymyśliłam sobie i któregoś dnia postanowiłam, że właśnie zrobię identycznie, tylko dodam troszeczkę mniej cukru i dodam taki sos, jest z winiary, jest sos włoski, jest sos francuski, grecki, ziołowo-koperkowy i tak dalej, i tak dalej. Ja dodałam na początek właśnie ten winegre, czyli ten francuski. No oczywiście tak samo jak ta w tamtej, czyli olej, dałam troszeczkę, ale mniej już soli i mniej cukru i później następne posypałam właśnie tym sosem francuskim. Miód w gębie, kolejna po prostu surówka bardzo, bardzo udana. No i następnego razu postanowiłam, że spróbuję z sosem włoskim. Również było przepyszne. I jeszcze kolejnego razu, tak troszeczkę mieszałam w tym miesiącu, dodałam właśnie do tego, do tej sałatki jeszcze 4 łyżki śmietany, co po prostu było fantastyczne. Naprawdę połączenie tego sosu włoskiego, bo to z włoskim, śmietany takiej kwaskowatej, troszeczkę cukru i oleju, było naprawdę fantastycznym pomysłem. Było to przepyszne, po prostu no, jedliśmy do znudzenia. Teraz troszeczkę sobie odstawiliśmy to, bo naprawdę codziennie taka
surówka była na naszym stole, do wszystkiego, do ziemniaczków, do kluseczek, no było po prostu coś przepysznego. Także ja tutaj Wam napiszę te przepisy takie moje, można powiedzieć, może już tak robiłyście, może nie robiłyście, to może Wam dałam jakiś pomysł na właśnie jakąś taką surówkę do obiadu. Oczywiście Ameryki też tutaj nie odkryję, ale ja również robię sałatę. Sałatę oczywiście tak troszeczkę na kawałki robię, do tego śmietanę z cukrem i taką też sałatę do obiadu, to jest po prostu coś przepysznego. Daję Wam takie pomysły, bo czasami mi właśnie piszecie, żebym coś dla Was ugotowała, że nie macie pomysłu na obiad, to właśnie wydaje mi się, że ziemniaczki do tego jakieś mięsko, właśnie taka jakaś surówka, czy też właśnie sałata ze śmietanką, to po prostu jest coś przepysznego i teraz właśnie te warzywa są już na pewno zdrowsze. Ja zimą tak troszeczkę ograniczam te warzywa, bo wydaje mi się, że one są jakieś takie pędzone, nagazowane, nie wiadomo czym. Ale jeśli chodzi już o takie pory cieplejsze, gdzie już w Polsce można dostać warzywa, to oczywiście korzystam z tego w 100%, nawet w 200%. Także ja Wam tutaj napiszę oczywiście takie te moje surówki. Oczywiście taką surówkę czy tam sałatkę możecie też zrobić z kapusty pekińskiej, czy to też dodać pomidor, ogórek, również te sosy włoskie czy francuskie z olejem. No ja wiem, że i zdaję sobie sprawę, że na pewno też tak robicie, ale taka mała podpowiedź dla tych, którzy nie wiedzieli. No i to tyle, jeśli chodzi o jedzenie. Ja już tam Wam wspominać nie będę, że zajadałam się słodyczami i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o coś dla ucha, to oczywiście w dalszym ciągu w pracy oczywiście słucham Eski, która czasami do znudzenia gra niektóre przeboje, ale bardzo się cieszę, bo czasami właśnie te nowsze przeboje lecą dosyć często i właśnie mogę nacieszyć swoje ucho. Takim jednym przebojem z nowszych przebojów formacji, czy nie wiem, zespołu NA jest Lili. Bardzo, bardzo, ale to bardzo podoba mi się ta piosenka. Jest taka naprawdę na czasie, jest taka fajna, swobodna, lekka. Uwielbiam ich słuchać. Naprawdę każda piosenka, którą oni stworzyli, jest przeze mnie uwielbiana wręcz. Uwielbiałam Raj, który po prostu jakbyście usłyszeli wersję mojego Alexa, jak on śpiewa ten Raj, to myśleliśmy kiedyś z mężem, że padniemy. Stwierdziłam, że moje dziecko po francusku nagle zaczęło gadać albo po chińsku. Fantastycznie to zaśpiewał. W każdym razie wracając do przeboju Lili, bardzo mi się podoba, jest to taka lekka, naprawdę do jedzenia piosenka. Następnie tak troszeczkę powrót do przyszłości, bo już to było ten przebój był już jakiś czas temu, taki bardziej sławny na Esce, częściej leciał, ale właśnie którejś soboty sprzątałam tutaj z mężem i włączyliśmy sobie radio Eska i właśnie akurat leciał ten przebój i sobie o nim przypomniałam. To jest DJ Antoine i mówią tutaj różnie, także ja wymawiam tak jak ja uważam. DJ Antoine, ma chérie, chyba się tak to wymawia. To jest chyba po francusku, nie wiem, dokładnie nie jestem pewna, mam nadzieję, że tutaj nie strzeliłam jakieś gafy. W każdym razie bardzo lubię ten utwór. Tak, na marginesie to też oczywiście, jeśli chodzi o właśnie DJ Antła, osobiście mi się podoba, dla mnie jest bardzo przystojnym mężczyzną, podoba mi się również teledysk, który właśnie jest w tej piosence i ogólnie piosenka jest bardzo fajna, ja lubię piosenki takie do tańca, przy których można się tam poruszać troszeczkę, także Wam polecam oczywiście wszystkie te piosenki, o których ja mówię, filmy będziecie mieć podlinkowane na dole. Ja też właśnie, mimo że bardzo jestem taką osobą raczej skoczną, szybką, nerwową, to lubię też piosenki takie spokojne, takie, które mają naprawdę jakieś takie przesłanie, których naprawdę tekst jest taki liryczny, taki po prostu, że trafia do serca i właśnie piosenka, nie wiem czy to jest zespół, w każdym razie ja pierwszy raz słyszałam chyba ich piosenkę i w ogóle pierwszy raz słyszę o tej osobie. To jest Lemon i to jest piosenka Napraw i ona jest naprawdę, naprawdę fantastyczna. Głos tego wykonawcy jest genialny, słowa są fantastyczne, naprawdę fantastyczne jest brzmienie tej piosenki, bardzo, ale to bardzo ona mi się podoba i właśnie czasami w takich chwilach takiego wytchnienia chciałam ją posłuchać, ona tak czasami mi brakowało w ciągu dnia i sobie myślę, fajnie było jakby Eska puściła tę piosenkę i właśnie ją puszczała. Naprawdę lubię ten utwór i polecam Wam, jeśli nie słyszałyście, ale zapewne to jest taki raczej przebój na czasie, że na pewno słyszałyście. W każdym razie bardzo, ale to bardzo mi się podoba. I jeszcze jedna piosenka i tutaj się już posłużę swoją ściągą. Dokładnie One Direction i to jest One Way or Another. Też mi się bardzo podoba. Ja lubię, tak jak Wam wspomniałam, takie bardzo, bardzo skoczne piosenki, takie rytmiczne, bardzo wpadające w ucho i bardziej ich się trzymam, ale tak jak Wam też wspomniałam, czasami lubię tak to po prostu wyciszyć się i posłuchać czegoś takiego bardziej sensownego, takiego, nie chciałam tu obrażać żadnych innych piosenek, ale takiego coś z taką igiełką po prostu. No i to tyle, jeśli chodzi o coś dla ucha, jakiś włos mi się tutaj zaplątał i mnie cały czas gila, gilgocze. I teraz, jeśli chodzi o coś dla oka, to co, najpierw może zacznę od takiej sprawy, która jest tutaj troszeczkę
To, co Wam powiem, troszeczkę przeczy się ze mną, dlatego że tak, jeśli chodzi o reklamy, to ja po prostu nienawidzę reklam. Tak mnie denerwuje, jak ja zaczynam oglądać film na TVN-ie czy na Polsacie i po prostu po pół godzinie, bo to pierwsza reklama chyba leci po jakimś tam dłuższym czasie, to leci ten troszeczkę film i później właśnie jest reklama. No i jak ja mam oglądać 15 minut reklam, to naprawdę wzięłabym szczerbę i strzeliła sobie w czoło albo w głowę. No, po prostu nienawidzę reklam. Ale niektóre reklamy są tak fantastyczne, że po prostu uwielbiam je oglądać. Także tutaj przeczę sama sobie. Nie wiem, jak Wam tutaj bardziej sensownie to wytłumaczyć, ale w każdym razie niektóre reklamy naprawdę są genialne i tutaj w tym miesiącu po prostu reklamy z Piotrem Adamczykiem pobiły rekord po prostu mojej oglądalności, jeśli chodzi o reklamy. Po prostu są fantastyczne. Reklama, oczywiście tutaj chodzi o reklamę banku, ja Wam też sobie podlinkuję. Są po prostu genialne reklama, gdzie Piotr Adamczyk zwraca się do Jolki. Jolka, nie wychodź za tego i tamtego, bo on tam nie ma, bo on ma zdolność kredytową w jakimś tam banku, oczywiście. Przecież kochacie się z Andrzejem, no po prostu jest genialna. Albo teraz najnowsza reklama właśnie z Piotrem Adamczykiem, to jest ta piosenka, że bierz co chcesz, teś lubi zjeść coś tam, no fantastyczna mimika jego, fantastyczny ten taniec, no po prostu to jest, dla mnie ta reklama jest rewelacyjna. Tak samo bardzo podobają mi się reklamy Playa teraz z aktorami właśnie. Gra tam dwóch, ja nie wiem, czy to są jakieś takie przypadkowe osoby, ta pani niby, która tam jest w tym salonie Playa i ten pan, bo ta pani, ta blond, prześliczna, oczywiście pan również przystojny, ale no po prostu genialnie grają, bardzo mi się to podoba i mimo, że nienawidzę reklam, to niektóre reklamy są takie, że po prostu kradną serce i naprawdę przyjemnie się je ogląda, przyjemnie się je odbiera i naprawdę człowiek słucha do końca. Ale jest tutaj jedna rzecz, która mnie denerwuje, bo te reklamy naprawdę są fajne, a teraz już producenci tych reklam, czy nie wiem, jak tam ich nazwać profesjonalnie, skracają je po prostu. Już na przykład ta reklama z Piotrem Adamczykiem, ta teść lubi zjeść, już jest skracana. Chwilę tam pokazałem piosenkę, już oczywiście reklama banku, co i jak można dostać i na ile. Także to mi się nie podoba, ale jeśli chodzi o te akurat reklamy, to po prostu je uwielbiam i zawsze siadamy sobie z babcią Tereską i tak godzinę czasu przegadamy o tych reklamach, które nam się podobają, a które nie. Także troszeczkę taka zbzikowana jestem na tym punkcie. No i następnie, jeśli chodzi o filmy. Kilka filmów udało mi się obejrzeć. Oczywiście tutaj przyznamy się szczerze, bez bicia, że oglądałam też Zmierzch po raz nie wiadomo który, leciał w telewizji, teraz kilka chyba części, chyba trzy. Następnie, ja nie wiem na którym programie, chyba na TVN-ie, tak, chyba na TVN-ie albo na Polsacie leciał film Dla niej wszystko z Russellem Crowe'em. Ja go oglądałam już jakiś czas temu i właśnie teraz obejrzałam go po raz drugi. Naprawdę bardzo, ale to bardzo fajny film. Taki, to nie jest typowy film takiej akcji, ale jest taki bardzo wciągający, trzymający w napięciu do po prostu do ostatniej chwili. Nie będę Wam tutaj dużo mówiła, bo stwierdziliście, że ja cały film opowiadam. W kilku słowach, po prostu no, żona tego głównego bohatera jest skazana, po prostu jest niewinna, ale zostaje skazana bodajże chyba na dożywocie, teraz dokładnie nie pamiętam, i po prostu no mąż jej szykuje ucieczkę i po prostu do ostatniej chwili się czeka, czy ta ucieczka im się uda, czy się też nie uda. Bardzo fajny film, jeśli nie widziałeś to polecam. Tyle, że istnieją dwie wersje tego filmu, jakaś starsza i właśnie ta najnowsza. Ja mówię tutaj o tej najnowszej, w której grał Russell Crowe, także Wam bardzo, bardzo, ale to bardzo polecam. Chciałam też tutaj polecić film, który się nazywa Życie za życie z Kate Winslet. Nie oglądałam go w ostatnim czasie, ale tak sobie o nim przypomniałam właśnie oglądając ten film Dla niej wszystko. Oglądałam go dosyć dawno, dawno temu. Powiem Wam szczerze, że ja pamiętam właśnie Kate Winslet jako Rose z Titanica i tylko ona dla mnie w tym filmie istniała, ale kiedy właśnie obejrzałam ten film Życie za życie, to naprawdę, naprawdę bardzo mi się ona tam spodobała. Filmu też Wam nie będę opowiadała, bardzo Wam polecam, to jest taki film strasznie wciągający, taki troszeczkę psychologiczny. Tak bardzo zmusza odbiorcę, który ogląda ten film, do myślenia. Chodzi tam o to, że po prostu oni chcą znieść karę śmierci i po prostu tam bardzo, bardzo duże poświęcenie jest ze strony głównego bohatera, który zostaje skazany właśnie na śmierć. No nie chcę Wam to opowiadać, bo naprawdę rozwiązanie tego filmu po prostu strasznie zaskakuje i jak nie widziałyście, to gorąco Wam polecam. Jest to smutny film ze smutnym zakończeniem, od razu Wam mówię, jeśli nie lubicie takiego wyciskacza łez, no to nie za bardzo, ale ogólnie naprawdę, naprawdę świetny film. No i ostatnim filmem, jaki widziałam, to już film, oglądałam go dokładnie przedwczoraj, z Tomem Cruise'em. To jest bardzo, bardzo nowy film, bo on był nagrany w 2012 roku, a premiera tego filmu w Polsce była w styczniu 2013, czyli w tym roku. I on się nazywa Jack
Rachel, chyba tak, Jack Rachel po prostu. Oglądałam go z mężem, oglądaliśmy go wieczorem, po prostu film tak strasznie wciągający, tak strasznie zmuszający do myślenia, no fantastycznie. Troszeczkę mi nie pasował tutaj Tom Cruise, ja ogólnie jakoś za nim nie przepadam, ale mimo wszystko bardzo fajnie zagrał. Brakowało mi tutaj troszeczkę innego aktora, no ale już przymknijmy na to oko. Ogólnie fabuła filmu była bardzo fajna, historia, która była tam przedstawiona, była po prostu genialna. Myślałam, że to będzie takie kino bardziej kino akcji, bo tam chodziło o wojskowych, o byłych wojskowych, myślałam sobie, że będzie szczelaninka, jakieś wyścigi i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie nic z tych rzeczy. Taki bardzo psychologiczny, taki bardzo właśnie zmuszający do myślenia film. Fantastycznie przedstawiona fabuła, fantastycznie zagrana przez aktorów. Aktorka właśnie, która grała tam panią adwokat, bardzo fajnie zagrała. Naprawdę strasznie mi się spodobał ten film. Nie wiedziałam, że film taki spokojny, taki bardzo płynny, gdzie naprawdę nie ma takiej szybkiej akcji, bo ja lubię takie filmy z szybką akcją, bo jestem szybka i lubię film jest szybko maksem, ale myślałam, że po prostu będzie mnie nudził, a naprawdę pierwszy film, który był miał taką spokojną akcję, płynną akcję, bardzo mi się spodobał, także bardzo Wam polecam. Mam nadzieję, że tutaj nie zdradziłam dużych szczegółów, nie chciałam, bardzo się powstrzymuję, bo bym opowiedziała najchętniej Wam cały film, ale naprawdę Wam polecam te filmy, które Wam wymieniłam, to są właśnie takie filmy, na których trzeba się skupić. Ja lubię filmy, które zmuszają mnie właśnie do takiej uwagi, do takiego skupienia. No i tak, to wszystko jeśli chodzi o reklamy, jeśli chodzi o filmy. I jeszcze dwa programy, które przypadły mi do gustu. Po pierwsze program, który leci na TVN Style, to jest program, który nosi nazwę, tytuł Położne. Oczywiście zagraniczny program przedstawiający tam pracę położnej, oczywiście porody i tak dalej. Ja mam jakiegoś siła na tym punkcie. Mimo, że swój poród przeżyłam bardzo, ale to bardzo ciężko, lubię oglądać inne porody. Nie wiem dlaczego, nie wiem czy to jest spodobane, ale po prostu lubię to oglądać, lubię patrzeć jak to inne osoby przeżywają, jak to na nie wpływa, po prostu to jest taki... Zawsze jak leci film albo jakiś program z porodami, to ja oglądam. Po prostu jakoś to mnie po prostu interesuje. No i następnie program też na TVN Style, który leci, Idealna Niania, polski już. No i ogólnie chodzi o to w tym programie, że rodzice jakieś tam jednego dziecka czy kilku dzieci przepraszam, instalują w domu kamery, gdzie zapraszają na przykład jakieś tam trzy osoby, które właśnie chcą przetestować jako nianie i później no wychodzą naprawdę niektóre osoby, to co wyczyniają, to po prostu przychodzi ludzkie pojęcie, jak naprawdę niektórzy rodzice, którzy muszą wynająć nianie, jak po prostu ryzykują. No naprawdę polecam Wam obejrzenie tego programu, chociaż jednego odcinka, jak po prostu czego dopuszczają się inne osoby, od po prostu kradzieży, pobicie dzieci, szarpanie wyzwiska i po prostu co tylko, to jest wręcz przerażające, aż uszy puchną. No i kochane, to było tyle jeśli chodzi o właśnie trzecią kategorię, czyli coś dla ucha, coś dla duszy, tak jak Wam powiedziałam, niestety nie mam czym się tutaj pochwalić, i coś dla ciała, czyli coś co bardzo bardzo lubiłam nosić w tym miesiącu, to jest mój zegarek Michael Kors za 20 złotych, który po prostu skradł mi serce. Tak jak Wam mówię, kosztował 20 złotych 90 groszy na Allegro. Uwielbiam go, uwielbiam, jeszcze raz uwielbiam. Dla mnie fantastyczny. Przepięknie wygląda, jest po prostu świetnie wykonany. Kosztował grosze, pasuje do każdej stylizacji. Naprawdę jest taki, moim zdaniem, stylowy, elegancki. Uwielbiam go, najchętniej bym go cały czas nosiła do każdej stylizacji. Praktycznie go teraz uwielbiam, nie rozstaję się z nim. Kosztował niewiele, nazywam go po prostu mój Michael Kors. Niech tak pozostanie. No i ostatnią rzeczą, jeśli chodzi o ciało, są leginsy, które odkryłam i jestem bardzo wdzięczna pani, która się do mnie odezwała. Nawiązałam właśnie współpracę, mówiłam Wam o tym w holu ze sklepem internetowym Emerlin, który Wam tutaj podlinkuję. I najpierw dostałam od nich jedne leginsy właśnie, które sobie sama wybrałam, z których jestem niesamowicie zadowolona, i kupiłam sobie takie same, drugie, identyczne, bo po prostu skradły mi serce, są dla mnie rewelacyjne, genialne, fantastycznie na mnie leżą, powtarzam się, ale po prostu moje podniecenie na temat tych leginsów nie zna granic i chyba się nigdy w życiu nie skończy. Tak one wyglądają, widziałyście je w kilku moich stylizacjach, po prostu zwyczajne, długie, fantastycznie leżą, są idealnej długości, idealnej szerokości, no nic dodać, nic ująć, polecam dla takich osób szczupłych jak ja, które mają problem właśnie z dopasowaniem leginsów bądź spodni na swój tyłek i na swoje nogi. No i to tyle kochani w takich bardzo pozytywnych, czyli ulubionych rzeczach, a jeśli chodzi o rzeczy nieulubione, to nic, nie zjadłam nic wstrętnego, nie słyszałam nic głupiego, nie widziałam, znaczy widziałam coś głupiego i nie przeczytałam nic głupiego, także jeśli chodzi o takie właśnie produkty, rzeczy znudzone w tym miesiącu, to
to tylko i wyłącznie coś dla oka. Tutaj się niechlubnie przyznam, że zdarza mi się i to dosyć często oglądać programy typu Ukryta Prawda, typu Dlaczego Ja itd. itp. Dlaczego w ogóle oglądam te programy? One tak naprawdę nie niosą nic ze sobą, nic nie niosą takiego jakiegoś, nie wiem, edukacyjnego, czegoś, co wpłynie jakoś na moje życie. Absolutnie nie. Po prostu jakoś wracam z pracy akurat o chyba 18.30, od 18 chyba leczy Ukryta Prawda. No i akurat włączam TVN i jest ten program po prostu. I zdarza mi się, przyznaję się tutaj bez bicia, właśnie oglądać. I któregoś razu byłam u mamy i ona akurat oglądała ten program i leciał właśnie odcinek, w którym 14-latek zakochał się w 40-latce. Jak oglądałyście ten odcinek, to nie wiem, jak wy zareagowałyście, ale dla mnie to jest sprawą bulwersującą. Ja wiem, że takie rzeczy się zdarzają, no ale tutaj się troszeczkę puknijmy w głowę. Co sobie pomyśli taki 14-latek, który faktycznie podkochuje się w swojej nauczycielce, jeżeli takie coś jest emitowane w telewizji, gdzie takie dziecko może obejrzeć ten program i takie coś jest pokazane, że faktycznie taki 14-latek zakochuje się w 40-latce, nauczycielce, swojej trenerce i później ona z nim zachodzi w ciążę, oczywiście oni ze sobą sypiają, to jest po prostu karygodne, bo taki 14-latek, który jest zbuntowany, bo to jest taki okres raczej buntowniczy, no co sobie pomyśli, no w telewizji to pokazują, no to dlaczego ja nie mogę czegoś takiego zrobić, no dla mnie totalna głupota, jak poemitują to o takich godzinach, to nie znajdą sobie jakieś lepsze tematy, bo coś takiego, ja wiem, że takie coś się zdarza, ale moim zdaniem rozpowszechnia to w telewizji o tej porze, kiedy to widzą też właśnie takie dzieci w takim wieku, to jest dla mnie po prostu no jakoś nie za bardzo. No i następnie, nie wiem, jaki wy macie pogląd na program Surowi Rodzice, który leci właśnie chyba w niedzielę o 20. Od 20 czy od 21, w każdym razie wieczorem. Ja troszeczkę mi się chce śmiać z tego programu, dlatego że moim zdaniem w tydzień czasu nie da się zmienić żadnego człowieka. Ogólnie moim zdaniem człowieka nie da się zmienić. Rodzimy się, kształtujemy sobie od małego jakiś tam charakter i tak moim zdaniem pozostanie. Możemy zmienić sposób swojego zachowania i możemy właśnie zmienić to, w jaki sposób się do kogoś zwracamy i tak dalej, ale nie w tydzień czasu. Moim zdaniem to jest po prostu niemożliwe i wysyłanie tych dzieci, pokazywanie to w telewizji, że na tydzień czasu oni jadą gdzieś tam do jakiejś surowej rodziny, gdzie po prostu w tydzień czas oni mają ich wychować, mają zmienić ich przyzwyczajenia, to, że oni są wulgarni, to, że oni są bezczelni, wyzywają rodziców, poniżają i tak dalej. No troszeczkę dla mnie to jest nie halo, bo no moim zdaniem w tydzień czasu nie, po prostu to byłby cud, gdyby jakieś dziecko pojechało na tydzień czasu i faktycznie ono po tym tygodniu czasu wraca odmienione, gdzie pokazują na przykład podczas trzeciego czy czwartego dnia, że dziecko dalej się zachowuje w karygodny sposób, no szóstego dnia ono jest całkowicie odmienione, zmieniło się, obiecuje poprawę i tak dalej, i tak dalej. Kompletna bzdura. Ja się zgodzę, jak oni by byli wysyłani na miesiąc czasu, gdzie tam naprawdę troszeczkę mają czasu, żeby się poznać, żeby wpłynąć troszeczkę na ich zachowanie, ale nie w tydzień czasu. Dla mnie jest kompletnie bez sensu program, kompletną bzdurą jest pokazywanie tego w telewizji, bo moim zdaniem to w ogóle nie ma sensu i w ogóle się nie sprawdza. No i kochani, nagadałam się. Miałam nadzieję, że to będzie 15 minut, a jest 23. Mam nadzieję, że miło spędziłyście ze mną czas. To już są wszyscy niekosmetyczni ulubieńcy 2013 roku i właśnie takie też znudzone i nielubiane, coś co mnie zirytowało, coś co mi się nie spodobało w tym miesiącu. Mam nadzieję, że miło spędziłyście ze mną czas. Oczywiście napiszcie mi, co wy sądzicie o tych rzeczach, które ja wam przedstawiłam, może o filmach czy piosenkach, które słyszałyście. Oczywiście wszystko będziecie mieć też tutaj podlinkowane, także możecie sobie zajrzeć i co, ja się z wami żegnam. No i chyba to było na tyle, także trzymajcie się ciepło, buziaki, pa pa!